Dzisiaj na śniadaniu pojawił się kos. To jest najprawdopodobniej samica kosa, z tego względu, że samiec jest czarny i ma taki pomarańczowy dziób. Je sobie pięknie jarzębinę, owoce jarzębiny, ale tak naprawdę zastanawiałam się, co kos robi w zimę w Polsce. I wyobraźcie sobie, że rozwiązałam tą zagadkę, a mianowicie kosy tak naprawdę odlatują na zimę. Odlatują w październiku i listopadzie, a przylatują w marcu i kwietniu. Więc zastanawiamy się cały czas, co ten kos robi tutaj u nas. I znalazłam rozwiązanie. Jest to najprawdopodobniej populacja miejska i zimuje w Polsce. Te kosy nie odlatują do ciepłych krajów. Śpią tak na wysokości 2,5 metra na drzewach. Pięknie śpiewają i są sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. Także ogrodnicy lubią kosy i ich nie lubią. Różnie to bywa, jak to zwykle bywa. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kosy zjadają pędraki, chrząszcze, ślimaki. W zimą zjadają owoce jarzębiny, cisa, głogu, bzu. Jakiekolwiek owoce, które pozostały na drzewach bądź na ziemi, tak jak tutaj u mnie właśnie jarzębina. Ten kos się tak zastanawia. I czy sięgnąć po tą jarzębinę, czy nie? Czy ktoś go obserwuje, czy nie? Ale chyba czuję, że jednak jest obserwowany. Ja zastanawiałam się, czy to jest kos, czy to jest szpak. Ale w końcu, moim zdaniem, to jest kos i to właśnie jest samica. Z tego względu, że ma ten dziubek taki wyciągnięty i długi ogon. A szpaki mają krótsze ogony. Także możemy go sobie poobserwować. Czatuję jeszcze, żeby dzięcioła sfilmować, ale jest taki bystry, szybki, że nigdy mi się nie udaje tego zrobić.